kętrzyńskim amfiteatrze odbyła się rodzinna majówka bez uzależnień, którą oficjalnie otworzył burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka. Na powitanie uczestnikom wydarzenia zagrała strażacka orkiestra dęta OSP Kętrzyn. Rozpoczynamy sezon. Pierwsza tegoroczna impreza na plenerze w amfiteatrze. Piknik rodzinny, tak żeby to było i rodzinnie, wesoło. Dzięki funduszom miejskim zrobiliśmy to bezpłatnie dla dzieci, dla rodzin. Także pogoda piękna, tylko się bawić. A okazji do zabawy nie brakowało, szczególnie w strefie, gdzie znajdowały się kolorowe dmuchańce. W namiotach tematycznych można było m.in. wykonać rysunki, które miały być przeniesione na kubeczki. Na wielbicieli łakoci czekała wata cukrowa. Entuzjaści festiwalu kolorów mogli pomalować świat na różowo, ale i samych siebie. Szereg różnego rodzaju atrakcji zostało zorganizowanych z myślą o mieszkańcach miasta. Idea dzisiejszego wydarzenia to przede wszystkim rodzina i łączenie pokoleń, a także wychowanie jakby bez używek pod różnymi postaciami, stąd też nasze specjalne namioty, w których i dzieci, i młodzież, i dorośli mogą dotknąć troszkę tematu różnego rodzaju uzależnień. I to nie tylko uzależnień od narkomanii, od alkoholu, ale również uzależnień naszych czasów, czyli internetu, gier komputerowych, bo to też jest w dzisiejszych czasach duży problem. Ale oczywiście to wszystko w formie zabawy. Podczas wydarzenia kętrzyński sztab WOŚP podsumował tegoroczną zbiórkę. Burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka podziękował wszystkim zaangażowanym wolontariuszom na czele z szefem sztabu Mariuszem Kirszyńskim oraz Januszem Mazurkiewiczem i Wojciechem Carukiem. Czy powiedzicie, ile się udało zebrać pieniędzy i jak bardzo angażowali się mieszkańcy Kętrzyna? Oj, bardzo dużo żeśmy angażowali tych mieszkańców. Kolejny rok z rzędu pobiliśmy kwotę zebraną. Kwota zebrana to ponad 146 tysięcy. Jak na nasz Kętrzyn i na ten okres, który jest, ten jeszcze pandemiczny, no to myślę, że ta kwota naprawdę jest bardzo dużą kwotą. W tamtym roku też pobiliśmy rekord, ale to była suma 115 tysięcy, a w tym roku 146, więc duża różnica jest. Musimy naprawdę bardzo mocno podziękować mieszkańcom Kętrzyna, bo to dzięki nim zebraliśmy tą kwotę. Piknik jak co roku zgromadził wielu mieszkańców Kętrzyna, ale i turystów. Podczas imprezy można było wspólnie upiec pizzę pod okiem mistrza Artura Siemackiego. I zawsze Państwo tutaj wspólnie robicie tą pizzę? No a jak inaczej? Trzeba te atrakcje przygotować tak, żeby ludzie się cieszyli, żeby trochę było uśmiechu, radości w tych naszych takich trochę trudnych czasach. Słuchajcie, no tutaj najważniejszą rzeczą jest uśmiech dziecka, taki spęd rodzinny. Nie zastanawiamy się nad tym, żeby to ciasto było bardzo, nie wiem, wyjątkowo zrobione, długo fermentowane, tylko zależy nam na tym, żeby to wszystko, co jest rodzinne tutaj, bardzo kwitło. I właściwie najlepszy przepis to jest to, żeby te dzieciaki po prostu własnoręcznie zrobiły pizzę. My oczywiście przygotowujemy ciasto. Problemem jest właściwie obdzielić wszystkich, bo wszyscy chcą zrobić tą pizzę. No i potem ser, pieczarki, wiadomo, sos pomidorowy, przyprawy, które się dodaje. Cała inwencja twórcza. Te pizze są w ogóle nieregularne, w różnych kształtach kontynentów. Czasami się przyklejają do łopaty, ciężko je odlepić od stołu, więc no tutaj dzieciaki po prostu dzisiaj rządzą. Dzieci rządziły pod czujnym okiem opiekunów, którzy również angażowali się w przyrządzanie pizzy i brali czynny udział w całym wydarzeniu. Będę dzisiaj robiła pizzę. Fajna impreza? Bardzo, bardzo. Więcej takich proszę robić. Nas trochę przyuczać do różnych tych, przepisów. Pizza pierwszej klasy. Pizza pierwszej klasy. Powiesz nam, jak się bawisz? Dobrze. Co sądzisz o takich imprezach? No, są bardzo fajne. Dobry sposób na spędzenie rodzinnie czasu. Tak, oczywiście, jak najbardziej. My jesteśmy całą rodziną. My jesteśmy tutaj, mąż tam jest z pozostałą dwójką dzieci, także świetna zabawa, naprawdę. Polecamy. Jak się bawisz? Dobrze. Powiedz, a co ci się najbardziej podoba tutaj? Robienie pizzy. Tutaj stanowisko do pizzy i dużo dmuchańców. Pani myśli właśnie o takich piknikach? Żeby było często. Co niedzielę mogłoby być. Trafiony pomysł? Bardzo. Fajne gry są widać. Jakiś chór śpiewa. No, dobrze jest, fajnie. Uważacie, że powinno być częściej takie imprezy? Tak. Definitywnie tak. Dlaczego? No bo że pani za darmo. Fajnie. Dzisiaj przyszłam z mężem i dwoma córkami. Super, fajnie jest. Powiedz nam, jak się bawisz dzisiaj?
bardzo fajnie dzisiaj się bawię. No dmuchańce są, dużo dmuchańców, plac zabaw, piknik, wszystko mi się podoba najbardziej. Wnuczek aż z Holandii przyjechał, chcę mu pokazać Kętrzyn z innej strony. To wrażenia z imprezy? Tak, bardzo nam się podoba, dopiero przyszliśmy. No i będziemy wszystko zwiedzać po kolei. Super, była okazja przyjechać, z Bydgoszczy jestem, ale podoba mi się, to jest moje rodzinne miasto. Warto to wracać? Warto. Aż ze Skanda przyjechałam, 30 km stąd. No, przyjechać? Tak. Warto, no dla dzieci przeważnie, nie? Fajny pomysł, żeby spędzić sobie rodzinnie czas. Super jest. Jest integracja. Tak. Dużo zabawy dla dzieci. No ciekawie, jakieś można wyjść z domu, rozejrzeć się, zobaczyć co się dzieje, tak? Warto popatrzeć. No nasze miasto, tak? Trzeba przyjść, wesprzeć. Jak się bawisz? Może być. Najważniejsze chyba, żeby rodzina wspólnie spędzała czas, a tutaj jest możliwość, na świeżym powietrzu. A sama idea imprezy, zabawa bez alkoholu? Super, właśnie bardzo fajna. Dla rodziny jak w sam raz. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni. Wspaniałe, takie coś, co zrobili. To jest zabawa dla dzieci, dla dorosłych również. Mama też jest szczęśliwa. Taki miły odpoczynek, święto, bardzo fajnie. Wrażenia są super, atrakcji jest bardzo dużo. Jak się bawimy, bardzo. Z kim pani przyszła dzisiaj? Z córeczką moją i z koleżanką, która mi uciekła. Cześć dziewczyny, jak wrażenia z imprezy? Super. Jak się dzisiaj bawisz? Fantastycznie, najlepsza impreza w moim życiu. Słuchajcie, dlaczego warto przychodzić na takie imprezy? Klimat, piękny klimat, jest naprawdę. Fajnie, jest bardzo super. Cudowni ludzie, ja tutaj poznam tyle ludzi, uwielbiam wszystkich. Imprezy integrują jednym słowem? Tak, tak, na pewno. O, idziemy tać makareny, chodź. Fajne, super. Z dziećmi jesteśmy, w ciąży też jestem, także korzystamy, póki możemy. Warto przychodzić na takie... Warto, warto, polecam. Możemy zapytać o wrażenia z imprezy? Dzień dobry, bardzo zabawnie było i śmiesznie. Nic nie widzę, bo mam okulary całe w proszku. Skąd pomysł właśnie, by wziąć udział w takim wydarzeniu i widzę też w tym festiwalu kolorów? Wcześniej już brałyśmy udział w takiej imprezie, ale w innym mieście po prostu teraz przyszliśmy tutaj. Warto było w Kętrzynie? No, tu jest bardzo ładnie, jeziorko jest w pobliżu, także jest super pogoda, fajnie. A co takiego najfajniejszego się zadziało? Że świetnie się bawiłam z mamą. Co chodzi o organizacji takich wydarzeń? Potrzebne, niepotrzebne? Tak, bardzo potrzebne. Dlaczego? Młodzież się uczy czegoś, tak? Warto przychodzić tutaj i się bawić? No jakby, żeby posłuchać muzyki albo coś, to warto przyjść. Podczas kętrzyńskiego pikniku integracyjnego oprawę muzyczną oprócz orkiestry OSP Kętrzyn zapewnił również chór Wrzos Uniwersytetu Trzeciego Wieku, chór Złota Jesień oraz chór Melodia Klubu Seniora pod Niedźwiadkiem.